Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 10 lat temu zostałem wyświęcony na kapłana w Bractwie Kapłańskim Świętego Piusa X. Dzisiaj kilka przemyśleń na ten temat. Zapraszam. Gloria Magna Patri, comparsit gloria natos spiritus. Logo mamy podświetlone na czerwono ze względu na to, że święcenia przyjąłem w Wigilię Święta Apostołów Piotra i Pawła. Wigilia wprawdzie ma kolor fioletowy, ale nie za bardzo da się tutaj ustawić kolor fioletowy, dlatego przyjąłem kolor święta. Od razu słowem wyjaśnienia, dlaczego nie jestem księdzem lefebrystą, dlaczego wziąłem to w tytule w cudzysłów. Przypominam, że od samego początku Kościoła, od antycznych czasów przyjęto zasadę, że sekciarzy i heretyków nazywa się od imienia twórcy danego odłamu. Dlatego nie jest adekwatnym, żeby nazywać zgromadzenie będące częścią Kościoła katolickiego, wprawdzie z nieuregulowanym statusem kanonicznym, ale jednak nie jest stosownym, żeby takie zgromadzenie nazywać od nazwiska założyciela tegoż zgromadzenia. Zwracam na to uwagę, że ta forma językowa, lefebryści, jest taką formą językową, która naturalnie w języku polskim kojarzy się negatywnie. Nie tworzymy nazw zgromadzenia od nazwiska założyciela. Zdarzają się czasami nazwy utworzone od imienia, jacyś dominikanie, franciszkanie, natomiast to nie są też właśnie frankiści, to nie są dominikaniści, a tym bardziej nie guzmaniści. Dominik Guzman to był założyciel dominikanów. A więc jest to forma, która kojarzy się naturalnie, jakby od czasów już antycznych Kościoła z jakąś sektą, schizmą, herezją, dlatego jest chętnie używana przez naszych krytyków, a nie przyjęta przez nas. I oczywiście można pewnie znaleźć jakiś wyjątek w historii języka polskiego, kiedy określamy kogoś w sposób podobny, analogiczny i nie ma to wydźwięku negatywnego. Natomiast akurat w użytku kościelnym jest to dosyć typowe, żeby rozumieć to w ten sposób, żeby odbierać to w ten sposób. Raczej ta końcówka sama w sobie jest już zarezerwowana dla jakichś określeń negatywnych, zwłaszcza jeśli w odniesieniu do nazwiska założyciela jakiegoś zgromadzenia. Czasami ktoś zarzuca, że ale my przecież nazywamy modernistów modernistami, moderniści, a więc to przecież dokładnie to samo, brzmi tak samo jak lefebryści. Zwracam na to uwagę, że samo magisterium Kościoła precyzuje, kim są moderniści i używa tego właśnie określenia. Święty Pius X w encyklice Paschendi dokładnie precyzuje, kto jest modernistą. Są to nauczyciele w szerokim znaczeniu tego słowa, teolodzy, którzy przylgnęli do pewnej konkretnej herezji i tak się ich w Kościele nazywa. I to jest właśnie bardzo adekwatne. Tak? Ktoś, kto przylgnął do jakiejś herezji, jest nazywany zgodnie z nazwą tej herezji. Zgromadzenie w Kościele katolickim, które przylgnęło do tradycji Kościoła, które po prostu stara się zachować wiarę w obliczu właśnie herezji modernizmu, która zajmuje ważne miejsce dzisiaj w nauczaniu Kościoła, nie powinno być nazywane jak jakaś wczesnochrześcijańska sekta, nie powinno być określane w sposób zarezerwowany dla schizm, sekt i innych gorszących stowarzyszeń. A więc dlatego nie jestem księdzem lefebrystą, dlatego zawsze protestujemy, gdy ktoś nas w ten sposób nazywa. Oczywiście może się zdarzyć, że z takim przymrużeniem oka użyjemy tego określenia, no ale to na zasadzie w takim kontekście zupełnie wiadomym, na zasadzie, bo tak właśnie, tak lubią nas nazywać. Tak samo jak czasami możemy powiedzieć właśnie taki tradycyjny faryzeusz jak my, to w taki tradycyjny faryzeusz jak ja, to właśnie oczywiście będzie tak nauczał, z jakimś takim przymrużeniem oka, robiąc w ten sposób tak naprawdę przytyk wobec naszych krytyków. To się może zdarzyć, natomiast to nie jest adekwatne określenie.
Jest to dla mnie taki jubileuszowy materiał. Święcenia wprawdzie były w Wigilii Apostołu świętego Piotra i Pawła, a więc gdy ten materiał się ukaże, to jeszcze będzie kilka dni przed, ale już nie bardzo będę miał okazję, żeby wtedy na ten temat coś powiedzieć. Będę wtedy najprawdopodobniej właśnie w Zeitzkofen razem z naszą sodalicją. Być może w sobotę następną ukażą się pytania i odpowiedzi, jeśli uda mi się je na czas wcześniej nagrać. Natomiast dzisiaj faktycznie trochę takie podsumowanie, kilka słów o kapłaństwie w dzisiejszych czasach, o kapłaństwie w bractwie świętego Piusa X, o sytuacji w Kościele i moich doświadczeniach przez te 10 lat w tej jednak trudnej i historycznej chwili i myślę, że ta perspektywa kapłana pracującego w bractwie w Polsce w tym właśnie czasie jest jednak czymś takim dosyć wyjątkowym. Jesteśmy tworem dosyć wyjątkowym. Jesteśmy w bardzo wyjątkowej sytuacji. Jedyna taka sytuacja w historii Kościoła, gdzie kapłani o nieuregulowanym statusie kanonicznym dostają osobistą jurysdykcję papieża do słuchania spowiedzi. Są to rzeczy, które myślę, że w jakimś stopniu wymagają udokumentowania i myślę, mam nadzieję, że będą również w jakimś stopniu budujące. Na tym kanale nie o to chodzi, żebym ja opowiadał o sobie, dlatego nie będą to moje takie personalne wynurzenia i jakieś dawanie świadectwa mojego życia, jak to lubią robić różnego rodzaju bardziej współczesne wspólnoty, tylko raczej właśnie kilka słów o kapłaństwie, o bractwie w tych trudnych dzisiejszych czasach na bazie moich doświadczeń, które zebrałem przez te 10 lat kapłaństwa. W roku 2008 wstąpiłem do seminarium, wcześniej w 2007 we wrześniu rozpocząłem moje przedseminarium w warszawskim przeoracie w Radości. Rozpocząłem to przedseminarium, ten rok przedseminarium razem z przyszłym księdzem Hubertem Kuszpą i księdzem Krzysztofem Gołębiewskim, obecnymi przeorami w Gdyni i w Krakowie. Rozpoczęliśmy to seminarium razem, najpierw przed seminarium, jeszcze jako ciekawostka, trochę ciekawostek na pewno nie zaszkodzi. Oczywiście jestem tutaj w naszej szkole świętego Tomasza z Akwinu i jeszcze krótko przed wyjazdem do seminarium, na zakończenie przed seminarium, nosiliśmy szafki do pierwszej szatni tutaj w pierwszym budynku naszej szkoły. Mówię pierwszym, bo on był rozbudowywany wielokrotnie. To było przed otworzeniem tej szkoły na samym jej absolutnie początku. A więc już na samym początku jakiś związek ze szkołą faktycznie powstał. Może bardziej materialny, ale jednak był. W roku 2008 rozpocząłem moją formację w seminarium. O powołaniu i o samym seminarium, jeśli dobrze pamiętam, mówiłem w materiale Kim jest ksiądz Bańka i dlaczego się uczepia. Wydaje mi się, że tam było kilka słów na ten temat. Był z okazji jubileuszowego numeru Zawsze Wierni, chyba 25 lat bractwa w Polsce. Tak, to był ten numer. Tam napisałem również krótki artykuł, wtedy jeszcze jako młody kapłan, w którym opisywałem tą moją drogę do powołania. Myślę, że to już nie jest teraz czas i miejsce, żeby to powtarzać. A więc czas seminaryjny upłynął na formacji, na pracy i modlitwie, przede wszystkim nauce, pracy i modlitwie. Raczej dla mnie, co myślę, że z dzisiejszej perspektywy jest oczywiste, to raczej był czas dosyć trudny, bo ja raczej jestem człowiekiem, który lubi jednak ludzi, o tak należałoby powiedzieć. Jednak w jakimś stopniu jest to dla mnie naturalne, żeby przebywać z ludźmi, żeby obcować z ludźmi, a więc seminarium z takim życiem bardziej zakonnym, skupione na właśnie ciszy, modlitwie i nauce, to nie było coś, co jakoś naturalnie by mi odpowiadało.
Natomiast jak widać, bez większych problemów to seminarium ukończyłem i zostałem dopuszczony do święceń kapłańskich. Te przyjąłem Wigilię Świętych Apostołów Piotra i Pawła z rąk biskupa Tissier de Malare w roku 2014. Najpierw zostałem posłany na jeden rok do Austrii. Tam byłem w przeoracie w Wiedniu i posługiwałem w kaplicy w Klagenfurcie, co wspominam też bardzo dobrze. Bardzo często to za dużo powiedziane, ale tak mniej więcej raz na dwa lata zdarza mi się do Klagenfurtu pojechać. Często w ramach naszego sodalicyjnego wyjazdu na zakończenie roku szkolnego. A więc po tylko roku tej posługi w Austrii wróciłem do ojczyzny w roku 2015. Od 15 sierpnia 2015 roku jestem jako kapłan już w Polsce. Dosyć szybko, wydaje mi się, że to był już styczeń 2016, czyli po mniej niż pół roku, zacząłem pomagać w szkole i od tego czasu w zasadzie w nieprzerwany sposób jestem w naszej szkole świętego Tomasza z Akwinu. A więc myślę, że sama ta proporcja pokazuje, że moje życie kapłańskie jest na chwilę obecną zdefiniowane przez pracę w szkole. Tak naprawdę tylko przez rok czasu posługiwałem naprawdę tylko w zwykłym, powiedzmy, duszpasterstwie nie szkolnym. Rok w Austrii, kilka miesięcy tutaj w Polsce, a później, pomimo tego, że jeszcze obsługiwałem kaplicę tutaj w Polsce, to jednak już byłem zaangażowany również w pracę szkolną, dlatego też bez wątpienia moja perspektywa jest tutaj specyficzna i w dużej mierze będzie to widoczne również w tej mojej opowieści o bractwie, kościele, Polsce, kryzysie, no i właśnie oczywiście również po części o tej pracy szkolnej. Są takie memy o nauczycielach pod koniec roku szkolnego, stąd być może nie jest to najlepszy moment, żeby o pracy w szkole, pracy duszpasterskiej, o tej pracy apostolskiej właśnie w tym momencie mówić. Mam nadzieję, że uda nam się ten mem pokazać. Myślę, że nauczyciela czy dyrektora dotyczy to jeszcze dużo bardziej niż tylko nauczyciela. Myślę, że dyrektor jest jeszcze dużo bardziej zdewastowany po takim roku szkolnym. W niedawnej rozmowie z przełożonym generalnym on również to podkreślił, że to jest w zasadzie zupełnie naturalne, że księża, którzy pracują w szkole pod koniec roku szkolnego, że to jest taki czas właśnie, mają prawo wyglądać jak ta sowa z tego mema i że jednak te wakacje są faktycznie w tym rodzaju apostolatu w pełni uzasadnione. Mimo wszystko postaram się pomimo tego końcoworocznego stanu, mimo wszystko postaram się w miarę obiektywnie całą sytuację ocenić. Myślę, że bardzo dobrym punktem wyjścia, takim podsumowującym to dziesięcioletnie doświadczenie pracy apostolskiej, pracy kapłańskiej, będzie cytat z pierwszego listu świętego Piotra, który czytaliśmy w trzecią niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego. Ten cytat brzmi, to jest pierwszy list świętego Piotra, rozdział wydawało mi się, że szósty, ale nie, on chyba nie ma rozdziału szóstego, a więc rozdział piąty, wersety od szóstego do jedenastego. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. I sam ten początek jest już bardzo ważny. To są napomnienia końcowe, ostatnie słowa, które święty Piotr zdecyduje się kierować do wspólnot chrześcijańskich. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was i wcześniej upokórzcie się pod mocną ręką Boga. Myślę, że to jest bardzo dobry cytat do tego, żeby rozpocząć mowę o dziesięcioleciu kapłaństwa. Młody kapłan naturalnie
widzi swoją nadchodzącą pracę w ten sposób, że jest naturalnie pełen zapału, żeby podjąć w końcu tą pracę apostolską. Przygotowywał się przez 6 lat, to jest długo i chce w końcu, chce przekazać światu to, czego się nauczył. Chce wyjść do ludzi i powiedzieć im, jak się rzeczy mają. To jest naturalne, dobre i potrzebne. Jest w tym trochę, powinno być w tym trochę takiej mentalności, powiedzmy pionierskiej mentalności zdobywcy, który chce pójść, powiedzieć, zdobyć duszę dla Chrystusa. No, jest to dobre, ale właśnie takie dosyć jednak początkowe i naturalna droga rozwoju powinna przebiegać w ten sposób, że człowiek coraz lepiej rozumie te słowa z listu świętego Piotra, coraz bardziej nimi żyje. Otóż doświadczenie tej 10-letniej pracy nauczyło mnie, że sukcesów nie osiąga się przez wysiłek, napięcie woli, przez ciężką, wytrwałą pracę. Myślę, że nie zabrakło tego w tych 10 latach kapłaństwa, natomiast nie przez to odnosi się prawdziwy, trwały sukces, nie przez to dusze się rozwijają, nie przez to dusze się do Pana naszego Jezusa Chrystusa zbliżają. Naturalną drogą uświęcenia, zbliżenia się do Pana Boga jest po prostu krzyż. A krzyż to nie jest to samo, co miecz. Tak? To nie jest to samo, co walka i napięcie woli. Krzyż to jest ofiara. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Doświadczenie tych 10 lat nauczyło mnie, że dużo bardziej owocnym od napięcia woli i niezłomnej, ciężkiej pracy, że dużo bardziej owocnym jest właśnie to. Upokórzcie się pod mocną ręką Bożą. W jaki sposób? W ten sposób, że wszystkie troski przerzucacie na Niego. To znaczy, naturalnie człowiek łatwo może mieć tendencję do tego, żeby chcieć właśnie wszystko uporządkować, zrobić, nastawić jednym albo dwoma aktami woli, poprzestawiać, ułożyć. Ja zrobiłem, ja zdobyłem, ja zwyciężyłem. Pięknie, wspaniale. Tylko że Pana Jezusa w tym być może wcale nie było. I myślę, że jest to kluczowa sprawa, żeby każdy z nas naprawdę dobrze to sobie przemyślał i dobrze to zrozumiał. Tak jak święta Teresa od Dzieciątka, Jezus to mówi, świętość nie polega na tym, żeby wiele Panu Bogu dawać, to jest również w jakimś stopniu będzie potrzebne, ale nie jest w pierwszej linii, nie polega w pierwszej linii na tym, żeby Panu Bogu wiele dawać, ale na tym, żeby wiele od Pana Boga brać, żeby mieć otwarte serce, które jest w stanie te łaski od Pana Boga przyjmować. Upokórzcie się pod mocną ręką Bożą, uznajcie, że to On jest mocen, że to On jest Panem, że to On jest silny, że to On uświęca. I wszystkie wasze troski zrzućcie na Niego. Ten wielki akt zaufania, wielki akt miłości, wielki akt pokory. W obliczu wszystkich trudności, przeciwności, z którymi się mierzymy, to jest właśnie ten piękny, wielki akt pokory. Kiedy potrafimy powiedzieć, Panie Jezu, nie potrafię, Panie Jezu, nie dam rady tych rzeczy dobrze rozwiązać, z tymi rzeczami naprawdę sobie poradzić. Dlatego często potrzebujemy tych kryzysów, bo przez kryzysy uczymy się, że faktycznie jesteśmy słabi, że faktycznie jesteśmy grzeszni, że faktycznie tak po prostu sami z siebie rady nie damy. Nauczeni tego, możemy też później przyjmować sukcesy, bo będziemy potrafili je w ten sposób przyjąć. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że coś się udało. Dziękuję Ci za to, że tą łaską cały czas mnie wspierałeś, że doprowadziłeś to do końca. Człowiek nauczony przez krzyż, cierpienie, porażki, że to nie jest tak po prostu, że jeden akt woli, ja po prostu wszystko poukładam po swojemu. Człowiek, który się tego nauczył, może później faktycznie przyjmować również prawdziwe sukcesy. Taki człowiek będzie miał serce otwarte na łaski i faktycznie może to wtedy działać, może on zdążać do Pana Boga dużo szybciej niż bez tego nastawienia. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. I dalej,
Żeby jednak w tym nie wpaść w jakiś taki marazm, bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jako lew ryczący krąży, szukając kogo by pożreć. Bądźcie trzeźwi i czuwajcie. Zwracam na to uwagę, to również jest takie antyamerykanistyczne, jest taka herezja amerykanizmu, która zakładała, że te aktywne cnoty są dużo ważniejsze. Tutaj święty Piotr cały czas mówi właśnie bardziej o tych, które oni nazywali pasywnymi. Macie czuwać, macie być gotowi. Tak, ale też nie mówię o tym, żeby tutaj przez męstwo i gorliwość i wysiłek coś zrobić. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Jak mają się przeciwstawiać, jak mamy się jemu przeciwstawiać? Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. Przez wiarę. Przeciwstawcie się jemu. Nie przez napięcie woli, nie przez taką gotowość do walki. Nie, mocni w wierze. Przeciwstawcie się jemu. Czytajcie katechizm. Poznawajcie waszą wiarę. Rozumiejcie, dlaczego wierzymy w to i w to. Mocni w wierze. Przeciwstawiajcie się jemu. A Bóg wszelkiej łaski, ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali. To jest przepis na świętość. Gdy trochę pocierpicie, zgodnie z tym, co było wcześniej powiedziane, gdy dobrze pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. To jest przepis na prawdziwą świętość, to jest główny wniosek po 10 latach pracy apostolskiej w Bractwie Świętego Piusa X. Pamiętam dosyć dobrze taki moment kilka lat temu, kiedy wydawało mi się, że no, jako tako mamy sprawy ogarnięte w szkole, że to w zasadzie jako tako wszystko jest zrobione. I Pan Bóg bardzo dobrze mi pokazał, że to tak nie jest, że to tak nie działa. To znaczy, że praca duszpasterska jest jak taka syzyfowa praca. To znaczy cały czas ta praca jest potrzebna, cały czas ten wysiłek będzie i cały czas w ten czy w inny sposób, w tym czy w innym aspekcie ten kamień znowu stoczy się na dół. To będzie nieustannie pełne trudności, dlatego że wszyscy jesteśmy skażeni grzechem pierworodnym i ja jestem skażony grzechem pierworodnym i nauczyciele, i rodzice, i dzieci. I to się nie zmieni, tak? I nawet gdy wydaje się, że sobie uporządkowaliśmy wszystko, to ten grzech pierworodny musi na swój sposób prowokować różnego rodzaju kryzysy, błędy i grzechy, konflikty. Tego się nie uniknie. Oczywiście zły duch też tutaj swoje 3 grosze zawsze może dorzucić po to, żeby jakiś ferment zasiać. A więc pokuszcie się pod mocną ręką Boga i zaufajcie Jemu, bo On się troszczy o was. Zrzućcie na Niego wasze troski, Jemu zaufajcie. Trochę pocierpicie, a On was umocni, ugruntuje, utwierdzi. On was uświęci. To jest ta prawdziwa droga do świętości. Zachęcam do tego, żeby o tym myśleć, żeby sobie to przemodlić, żeby to naprawdę w swoim życiu pobożnym zastosować. 10 lat w Bractwie Kapłańskim Świętego Piusa X to jest czas, który myślę, że faktycznie uzasadnia pewną opinię na temat Bractwa. Myślę, że mogę sobie na to pozwolić, żeby o tej mojej perspektywie po tych 10 latach, no i wcześniej przecież 6 latach w seminarium i rok przed seminarium, żeby 2 słowa na ten temat powiedzieć. Z mojej perspektywy po tych 10 latach to nie jest perspektywa taka przez różowe okulary, bo jak się jest już te 17 lat w jakiejś organizacji, to się widzi jak najbardziej również jej wady i to nie jest bezkrytyczne podejście i nie mam potrzeby, żeby teraz za wszelką cenę pokazywać wszystko w najbardziej różowych barwach. Natomiast oczywiście też nie o to mi chodzi, żeby wylewać moje jakieś osobiste żale, tych w sumie akurat
Nie mam dużo, musiałbym się nawet bardzo mocno zastanowić, jakie osobiste żale gdzieś tam mam. Może nie mam ich nawet za bardzo wcale, wiadomo, jakieś takie zupełnie normalne, naturalne rzeczy, natomiast nic mi tutaj do głowy nie przychodzi, a więc tym lepiej, bo nawet nie ma takiej pokusy. A więc jak widzę po tych 10 latach prac do świętego Piusa X, moim zdaniem naprawdę bardzo wyraźnie widać, będąc od środka bardzo wyraźnie widać, że bractwo jest zgromadzeniem misyjnym, że założycielem jest misjonarz. Arcybiskup Lefebvre nie był przede wszystkim jakimś wielkim teologiem, nie był przede wszystkim nawet tradycjonalistą, cokolwiek by to nie oznaczało. Nie był przede wszystkim doskonałym duszpasterzem, nie był przede wszystkim wielkim liturgistą. Moim zdaniem arcybiskup był przede wszystkim misjonarzem. To wydaje mi się w pełni uzasadnione, jeśli spojrzymy na jego życiorys, gdzie większość swojego życia spędził na misjach. Tam faktycznie pełnił bardzo ważne, odpowiedzialne funkcje. Był odpowiedzialny przez długi czas za całą francuskojęzyczną Afrykę, jeśli chodzi właśnie o misję. No, oczywiście to również z perspektywy współczesnego kościoła i współczesnego świata. To jest w jakimś stopniu już przecież zbrodnia, no bo jak to można misjonować tych Afrykanów? Przecież to jest ta próba zdominowania ich kultury i to jest taka mentalność, jak się nazywa ta mentalność? Takiej nie inkulturacji właśnie, tylko mentalność, nie misji. Brakuje mi tego słowa, imperialna, taka kolonialna, o to mi właśnie chodziło. To jest taka przecież mentalność kolonialna, ci Europejczycy to chcą wszystkim swoją wiarę narzucić. A więc te misje w wieku XX w Afryce, one nie miały charakteru już krucjat. To były misje stricte religijne, stricte nadprzyrodzone, tak? Skupione na tym, żeby sakramentów udzielać, żeby mszę świętą odprawiać, żeby Ewangelię głosić. To już tam nie było, siły polityczne były już bardzo mało w to zaangażowane, to już Kościół nie miał tam odegrać jakiejś politycznej również roli. Czasami to się może zdarzyć w przypadku takich misji, że Kościół zostaje instrumentalnie wykorzystany przez jakichś polityków, albo niestety czasem być może nawet przez samą władzę kościelną. Kościół zostaje instrumentalnie wykorzystany, żeby gdzie Ewangelia staje się instrumentem do tego, żeby zdobyć nad czymś, nad jakimiś dobrami kontrolę. To się oczywiście może zdarzyć, bo każdy grzech może się zasadniczo zdarzyć tam, gdzie są ludzie. Natomiast w wieku XX już tych pokus za bardzo nie było, bo po prostu okoliczności za bardzo nie było. Już Kościół tej władzy ziemskiej za bardzo nie posiadał. Już władcy ziemscy tą władzę, którą chcieli zdobyć w tych krajach misyjnych, zdobyli. Już tam raczej już nawet na początku wieku XX ta, powiedzmy, taka dekolonizacja, tak, to był już trend, który już w jakimś stopniu obowiązywał za czasów arcybiskupa Lefebvre'a, już przed Soborem Watykańskim II. Tej tendencji już nie było. W każdym razie, oczywiście arcybiskup był po prostu prawdziwym misjonarzem, skupionym na tym, co, na czym misjonarz skupiony być powinien, to znaczy na głoszeniu Ewangelii, udzielaniu sakramentów świętych, na odprawianiu mszy świętej. I arcybiskup pięknie o tym mówi, wspomina, że on widział, jak msza święta działa. On widział, jak ta lokalna ludność pod wpływem sakramentów, pod wpływem mszy świętej rozumie, zaczyna coraz lepiej rozumieć, że umów należy dochowywać, że wierności małżeńskiej należy dochowywać. Jak oni się zmieniają, jak oni zaczynają być uczciwsi, jak oni zaczynają być sprawiedliwsi, jak oni zaczynają być porządniejsi. Jak to wszystko pod wpływem Bożej łaski, jak te naturalne cnoty w nich się rozwijają, jak te społeczeństwa zaczynają kwitnąć. On to wszystko faktycznie widział i na tym w zasadzie spędził większość swojego życia. Dopiero na starość zostaje wezwany na Sobór Watykański II, zostaje przełożonym największego w tym czasie zgromadzenia misyjnego, zgromadzenia Ojców Ducha Świętego, duchaczy.
Jako przełożony generalny bierze w tym soborze udział, jest jednym z członków komisji przygotowawczych. Tam na samym soborze, jak arcybiskup później mówi, myślał, że po prostu po soborze Rzym to wszystko, wszystkie te dwuznaczności będzie interpretował po prostu po katolicku i że jakoś to będzie. Nawiązując do, to jest piosenka Kaczmarskiego, gdzie jakoś to będzie, nie wiem czy taki jest tytuł, ale tam jest, to jest jakaś polska sytuacja chyba powstańcza, gdzie właśnie wszyscy mówią, że jakoś to będzie i na końcu wszystko się oczywiście sypie i tak właśnie było. A więc z Soborem Watykańskim jakoś to nie było. Tak właśnie było, to znaczy wszystko faktycznie się posypało. Okazało się, że rewolucjoniści tylko czekali na lekko uchylone drzwi i byli na to gotowi, że jak tylko te drzwi lekko zostaną uchylone przez dwuznaczne dokumenty w magisterium, to od razu z całą pompą, taranem wejdą i swoje porządki zrobią. Gdy arcybiskup to widzi, cierpi. Rezygnuje z funkcji przełożonego generalnego Zgromadzenia Ojców Ducha Świętego, chce przejść na emeryturę. Swoją drogą to ciekawe, że opowiadam o arcybiskupie, gdy miałem opowiadać o dziesięcioleciu kapłaństwa, ale myślę, że jest to logiczne, prawda? Że jest to czytelne, że jest to właśnie to, w czym żyje przez te 17 lat. Bractwo kapłańskie świętego Piusa X, ono ma charakter oczywiście bardzo mocno naznaczony, wyznaczony przez naszego założyciela. No więc arcybiskup chce się wycofać, przejść na emeryturę, jak większość tych zasłużonych ludzi kościoła w tym czasie, jak kardynał Ottaviani na przykład, już jest stary, tak? Nie widzi siebie w roli jakiegoś przywódcy kontrrewolucji w kościele. To w ogóle nie jest naturalny sposób myślenia dla ludzi kościoła, żeby prowadzić jakąś kontrrewolucję w samym kościele. To jest zawsze jednak dosyć zaskakująca potrzeba. Przychodzą jednak do niego seminarzyści, błagają go o to, żeby stworzył dla nich jakieś seminarium, gdzie by oni by mogli normalnie po katolicku żyć, bo faktycznie seminaria na Zachodzie tam się bardzo drastycznie zmieniają. Jest taka książka, nie wiem czy ona została przetłumaczona na język polski, seminarzysty, który był w czasach soboru w seminarium i faktycznie opisuje jak z roku na rok, tak, opisuje chyba 65 rok w ogóle zakończenia soboru, jak jest w seminarium, jest tam 30 kleryków na różańcu, czy więcej, nawet nie wiem, nie pamiętam liczb, ale jest jakby wszyscy klerycy w seminarium są na różańcu. Nie wiem, jak duże to było seminarium, czy jakieś zgromadzenia, czy diecezjalne. Jeśli diecezjalne, to na pewno więcej. Wszyscy odmawiają różaniec w sutannach, wieczorem przechodzą później na kolację w milczeniu, duch modlitwy, milczenie i tak dalej. I później, dosłownie rok później, na różańcu jest nas dwóch. Reszta ogląda telewizję, wszyscy w krótkich spodenkach i palą papierosy i gadają. Tak? No to jest ta zmiana ducha. Tam doszło do tego mega drastycznie, przynajmniej w niektórych seminariach. I faktycznie ci seminarzyści przerażeni przychodzą do arcybiskupa. Niech arcybiskup coś dla nas zrobi. To wśród nich już zaraz na początku jest właśnie biskup Tissier de Malare, który mnie na kapłana wyświęcił. Chyba nie wśród tych całkiem pierwszych, ale pewności nie mam. Być może nawet właśnie wśród tych zupełnie pierwszych, spośród pierwszych należałoby powiedzieć. Arcybiskup zakłada seminarium. On wtedy jeszcze jest tylko msza trydencka, więc odprawia tradycyjną mszę świętą. No i kryzys rozpoczyna się, tu wszystko zostaje zaakceptowane, Bractwo Świętego Piusa X zostaje zaakceptowane przez biskupa miejsca. Kryzys rozpoczyna się, gdy pojawia się kwestia nowej mszy, reforma liturgiczna. Arcybiskup obserwuje z przerażeniem te zmiany, które się dzieją, zmienia się katechizm, zmienia się wszystko, właśnie zmienia się seminaria, zmienia się nauka kościoła. To, co wcześniej było traktowane jak, nie, to co wcześniej było nazywane herezją, teraz nagle staje się dominującą nauką kościoła. Wchodzi nowy rytm mszy, który ewidentnie nawiązuje bardziej do herezji modernizmu, ewentualnie do rytu Cranmera z XVI wieku, niż do trydenckiej mszy świętej, niż do po prostu katolickiej, tradycyjnej, łacińskiej mszy świętej.
obliczu tego wszystkiego arcybiskup decyduje się, nie, my nie możemy eksperymentować. W tym momencie, kiedy wszystko w kościele się wali, nie możemy eksperymentować z rytem mszy świętej, my musimy pozostać przy tradycyjnej mszy świętej. Chodzi mi tutaj o to, żeby pokazać, że arcybiskup nie był jakby w pierwszej linii właśnie takim tradycjonalistą, takim kontrrewolucjonistą. On był w pierwszej linii po prostu misjonarzem, który całe życie w ten sposób spędził i bractwo świętego Piusa X przejęło bardzo mocno tenże jego charakter. To jest zarówno bardzo dobrze, bardzo wyraźnie widoczne, gdy jest się wiele lat wewnątrz, jak i myślę, że powinno być bardzo wyraźnie widoczne również dla osób, które po prostu pierwszy raz do nas przychodzą. Myślę, że to od razu widać, że w bractwie nie jest nacisk postawiony na jak najpiękniejsze szaty liturgiczne. Bardzo często są bardzo piękne. Jak najbardziej arcybiskupowi zależało na tym, żeby pokazać, że ołtarz jest sercem naszej wiary i to wszystko musi być schludne, to wszystko musi być piękne, ale nie w sensie, że jak najkosztowniejsze, nie w sensie, że to musi być jak najbogatsze, jak najwięcej złota, jak najwięcej koronek. Myślę, że to się rzuca od razu w oczy ludziom, którzy przychodzą do jakichś innych około tradycyjnych zgromadzeń albo do księży diecezjalnych, którzy mają tradycyjne tendencje i którzy później przychodzą do nas, gdzie u nas liturgia, mówię z takiego mojego własnego doświadczenia, liturgia jest sprawowana w sposób godny, to znaczy pilnują tego przełożeni, pilnujemy siebie nawzajem, żeby ona była odprawiana pobożnie, schludnie, żeby te miejsca święte były zawsze czyste i zadbane. Oczywiście, że z czasem zdarzają się jakieś niedociągnięcia. Natomiast wyraźnie nie jest położony nacisk na jak najbardziej złote, na jak najpiękniejsze szaty liturgiczne, na wartość artystyczną. To jest, myślę, że właściwe określenie. Przy śpiewach, przy szatach, przy strojach, myślę, że to widać wyraźnie od razu, w pewnym kontraście do tych ruchów, że wartość artystyczna to nie jest priorytet tego, co robi bractwo. I to jest właśnie to. To jest właśnie taki duch misyjny. Czego jest u nas natomiast bardzo dużo? Katechizmu jest u nas bardzo dużo. No nie przez przypadek ja wam ciągle mówię, żebyście czytali katechizm. Myślę, że to jest takie dziedzictwo. Pozwolę sobie nazwać tutaj arcybiskupa dziadkiem duchowym, bo rozumiemy, zostałem wyświęcony w kapłaństwie dziadkiem. Zostałem wyświęcony przez biskupa Tissier, który został wyświęcony przez arcybiskupa. Uważam, że jest to taki element tegoż właśnie dziedzictwa naszego założyciela, które jest wpisane w kod genetyczny naszego zgromadzenia. My mamy to ogromne pragnienie, ogromną chęć w naszym zgromadzeniu, żeby nauczać, żeby przekazywać Ewangelię, żeby przekazywać prawdy wiary, żeby właśnie nauczać. I wynika to prosto z tego charakteru naszego zgromadzenia i nie jest to bynajmniej odwrócenie jakiegoś porządku, to znaczy nie wiem, że liturgia staje się u nas jakby jest w służbie katechezy. To się czasami zdarza, że niektórzy nam to zarzucają, że u nas liturgia jest w służbie katechezy. Zwykle, gdy dzwoni dzwonek, jest przerwa, to przerywam nagrywanie, natomiast teraz ze względu na to, że jest już ostatni tydzień, uczniów w szkole jest mniej, być może nie będzie aż tak głośno, żeby to przeszkadzało. Zobaczymy. Jeśli będziecie słyszeli dzikie krzyki na zewnątrz, to nie martwcie się. Nie martwcie się, są to zwykłe dźwięki na przerwie. Tutaj zaraz za drzwiami jest część męska naszej szkoły, gdzie bardzo często chłopcy ze szkoły podstawowej przerwy spędzają, co myślę, że wyjaśnia, dlaczego może być tutaj czasem dosyć głośno. Wracając do tematu, nie jest to żadne odwrócenie porządku. Pan nasz Jezus Chrystus mówi: idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest pierwsze przykazanie do apostołów, pierwszy nakaz, ostatni w sensie chronologicznym, ostatnie, co Pan Jezus mówi, tuż przed swoim niebowstąpieniem. Ma to charakter pierwsze w takim porządku ważności, bez wątpienia. Święty Paweł przecież to też mówi, że nie posłano mnie, żebym chrzcił, ale żebym głosił Ewangelię.
A więc najpierw musi być ten przekaz informacji i później ten przekaz informacji ma posłużyć do tego, żeby Pan Jezus mógł przez swoje łaski do serca wejść i tutaj do tego służą sakramenty. Oczywiście, żeby ten przekaz informacji miał sens, musi być też niesiony łaską, a więc to wszystko jest w służbie serca wiary, czyli ofiary mszy świętej. To ona daje temu wszystkiemu siłę. To jest to serce, które bije nieustannie w naszym tabernakulum i z niego ta łaska ma płynąć. Ta łaska również, która porusza serca przy nauczaniu. Bez tego to nauczanie, katecheza, misjonowanie będzie jak taki cymbał brzmiący. No ale to właśnie wszystko ze sobą głęboko współgra i myślę, że naprawdę wyjaśnia mocno charakter Bractwa Świętego Piusa X. Również takie kontrowersje wokół na przykład liturgii Wielkiego Tygodnia, gdzie wiele takich około tradycyjnych kapłanów ma tendencję, nawet jeśli nie przeszkadza im, żeby odprawiać nowusa, to jak jest Wielki Tydzień, to nie, to Wielki Tydzień my odprawimy, my jesteśmy hipertradycyjni, my odprawimy według wcześniejszych rubryk, nie tych z 62. Znowu myślę, że jest w tym trochę, może łatwo być w tym trochę takiego ducha, takiego duchowej arystokracji, że my robimy jak najdostojniej, jak najpiękniej, jak najgodniej. Rozumiemy, że może to być w pewnym stopniu, katolickie. Zrobić coś jak najgodniej, jak najpiękniej, to ma sens. Ale może też to być niewłaściwe, w sensie takim, takie przeniesienie akcentów na jednak kwestie drugorzędne, to znaczy na kwestie artystycznej wartości, a z tych kwestii najważniejszych, jakie są kwestie najważniejsze, żeby ta liturgia łaskę przekazywała. Jeśli ta liturgia sugeruje rzeczy przeciwko wierze, to faktycznie jest to konkretna przeszkoda do przekazywania łaski, tak jak to robi Novus Ordo Missae. Jeśli natomiast mówimy o reformie Wielkiego Tygodnia, którą mamy w mszale z roku 62, ta reforma, którą wprowadził Pius XII w późnych latach 50., ona nie zawiera żadnych insynuacji przeciwko czystości wiary, ona nie zawiera żadnych szkodliwych treści w swoim rycie. Można dyskutować, czy faktycznie jest udana, czy nie. Natomiast bez wątpienia nie zawiera właśnie nic szkodliwego. Nic, co w jakiś sposób mogłoby wiernym zaszkodzić. Stąd dla bractwa jest to oczywiste. Przyjmujemy ostatni mszał, który możemy przyjąć, który właśnie szkodliwy w żaden sposób nie będzie. I nawet jeśli kapłani niektórzy uważają, że no, faktycznie ta reforma Piusa XII nie była udana. Całościowo, pomimo pewnych zalet, całościowo niektórzy kapłani tak uważają. Lepiej by było, gdyby ona się nie odbyła. Ja osobiście uważam, że pomimo pewnych poważnych wad, uważam, że jednak zalety lekko dominują, ale to jakby tutaj zdania mogą być podzielone. A więc nawet jeśli tacy kapłani są, to ze względu właśnie na ten charakter, w którym zostaliśmy uformowani, ten charakter, w którym te priorytety są jednak dosyć oczywiste. Pierwsze, ponad wszystkim innym, jest to, żeby łaska docierała do dusz. Czy ten ryt w jakiś sposób przeszkadza w tym, żeby łaska docierała do dusz? Absolutnie nie. Jest to ryt, który bez wątpienia bardzo dobrze się nadaje do tego, żeby posłużyć za narzędzie dla Pana Jezusa do tego, żeby te łaski przekazywać, więc można go spokojnie z czystym sumieniem odprawiać. Uważam, że jest to wszystko spójne właśnie w takim misjonarskim duchu i myślę, że jest to taki dobry klucz do interpretacji tego, czym jest Bractwo Świętego Piusa X. Myślę, że jest to również powód, dlaczego papież Franciszek w cudzysłowie kocha Bractwo Świętego Piusa X. Oczywiście nie kocha. Natomiast widać wyraźnie, że bardzo mocno prześladuje około tradycyjne ruchy w tak zwanej pełnej jedności z Kościołem. Natomiast bractwo okazuje zadziwiającą przychylność. Osobiście udziela osobistej jurysdykcji
i kapłanom Bractwa Świętego Piusa X, po to, żeby wierni nie mieli wątpliwości, czy można iść do nich do spowiedzi, czy nie. W tym samym momencie, w którym przecież zakazuje odprawiania tradycyjnej mszy świętej, to może się wydawać jako jakiś zupełny paradoks i niektórzy wierni związani z ruchami około tradycyjnymi w tak zwanej pełnej jedności, w ogóle snują takie teorie spiskowe, że bractwo, że papież Franciszek jest niejako takim potajemnym agentem bractwa. To jest niezwykle zabawna teoria. Jest takim agentem bractwa, który specjalnie robi w kościele tak dużo modernistycznych rzeczy po to, żeby było oczywiste od razu dla wszystkich, że kościół jest modernistyczny i jednocześnie prześladuje tych w cudzysłowie konkurentów. Zarzucają nam, że my mamy taką właśnie politykę korporacyjną, czyli te wszystkie ruchy około tradycyjne traktujemy jako konkurencję. Tak i właśnie dlatego papież Franciszek prześladuje konkurencję, a jednocześnie w sposób wyraźny, choć nie taki absolutnie oczywisty, udziela pewnych przywilejów Bractwu Świętego Piusa X, więc ta teoria spiskowa miejsca na temat. Nie wiadomo, żeby papież Franciszek był człowiekiem podstawionym przez Bractwo Świętego Piusa X. Wydaje mi się to mało prawdopodobne. Swojego właśnie przyszedł mi do głowy argument jeszcze potwierdzający tą tezę, mianowicie gdy kardynał Müller zostawał prefektem Kongregacji Nauki Wiary, to bractwo wystosowało oficjalną notę protestacyjną ze względu na to, że kardynał Müller, gdy pisał książkę o Najświętszym Sakramencie, to zapomniał napisać o przeistoczeniu. Zapomniał napisać o tym, że w Najświętszym Sakramencie dochodzi do transubstancjacji, do przeistoczenia. Pisze o wszystkim innym. Wszystko inne tam znajduje swoje miejsce, podaje różne przykłady, że jak mamy list od kogoś, to przecież to jest więcej niż tylko słowa, to jest jakby trząska obecności, a jeszcze dużo więcej to jest w przypadku Najświętszego Sakramentu. I przykład czerwonego materiału, który leży na wystawie w sklepie i on jest po prostu czerwonym materiałem, ale jak przychodzi demonstracja komunistyczna i wybiją szybę i zabiorą i będą machać tym czerwonym sztandarem, to przecież on wtedy zmieni zupełnie swoje znaczenie. A jeszcze dużo bardziej w przypadku Najświętszego Sakramentu. Tak kardynał Müller wyjaśnia Najświętszy Sakrament i zapomina użyć w swojej książce słowa przeistoczenie, zapomina w jakiś sposób wytłumaczyć, nawet jeśli by nie było słowa, no to może by wytłumaczył? Nie, no zapomina o tym. Wyjaśnia właśnie używając obrazów komunistycznej flagi i listu i mówi, że dużo bardziej Najświętszy Sakrament stwarza taką obecność Pana Jezusa. A więc to zostało wysłane w tej nocie protestacyjnej i przecież co robi papież Franciszek? Jedna z pierwszych rzeczy to prześladuje właśnie kardynała Müllera. A więc kolejny dowód na tę teorię spiskową. A więc nie, oczywiście uważam tą teorię spiskową za zupełnie śmieszną, natomiast mam nadzieję, że nie dolałem oliwy do ognia, woda na młyn dla tego rodzaju teorii spiskowych. Ale jak ludzie, znaczy nie należy się takimi rzeczami, w sensie teoriami spiskowymi zajmować, ale jak ktoś się zajmuje, to chyba ja i tak mu już nie pomogę. W każdym razie, moim zdaniem ten charakter bractwa dosyć dobrze wyjaśnia ten fenomen. To, dlaczego papież Franciszek w żaden sposób nie okazuje jakiejś niechęci Bractwu Świętego Piusa X. Moim zdaniem papież Franciszek po prostu lubi, jak się rzeczy w kościele dzieją, jak się ruszają. A teologicznie to wszystko jedno. Moim zdaniem to jest wytłumaczenie. To znaczy dla papieża Franciszka zarówno fajnym jest, jak arcybiskup Ryś urządza imprezę na stadionie i w środku imprezy mówi, że będzie msza. Że jest msza, nie, że będzie, że jest msza. Lubi to, bo się dzieje zarówno i lubi również Bractwo Świętego Piusa X, pomimo tego, że Bractwo Świętego Piusa X krytykuje najostrzej, jak się tylko da, arcybiskupa Rysia, ale jest misyjne. Tam się dużo dzieje. I papież Franciszek nas zna. Zna nas jeszcze z czasów Ameryki Południowej. Tam jako biskup już był przychylny. Biskup miejsca, biskup diecezjalny, już okazywał wyraźne znaki przychylności bractwu i nie pamiętam,
pamiętam, wydaje mi się, że to był przełożony, który wtedy był przełożonym bractwa w tym właśnie dystrykcie, właśnie o tym wspominał, że on okazywał tą przychylność właśnie ze względu na tą misyjną działalność bractwa, ze względu na misyjny charakter bractwa, który po prostu jemu się osobiście podoba. Myślę, że to jest to wytłumaczenie. Oczywiście on nie kocha Bractwa Świętego Piusa X. Oczywiście tam, gdzie powiedzmy papież Franciszek faktycznie zajmuje się teologią i moralnością, to jest na zupełnie przeciwległym biegunie od nas. Natomiast te rzeczy być może faktycznie są dla niego dosyć drugorzędne i gdybyśmy byli w tak zwanej pełnej jedności, to jest niewykluczone, że faktycznie próbowałby nas wziąć mocno w garść i zapanować, bo wydaje się, że taki ma faktycznie styl rządzenia, ale ze względu na to, że właśnie jesteśmy gdzieś tam na marginesie i robimy dużo, to wydaje się, że jemu to faktycznie w jakimś stopniu odpowiada. To są takie moje spekulacje, powiedzmy, na ten temat. Myślę, że może to faktycznie dosyć dobrze wyjaśniać pewien fenomen, pewną tajemnicę, która nawet niektórym posłużyła do stworzenia bardzo ciekawych teorii spiskowych. Na zakończenie ja bardzo serdecznie polecam się waszym modlitwom z okazji tego mojego jubileuszu. Naprawdę bardzo ich potrzebuję, tak jak to było w tym cytacie. Ukoszcie się pod mocną ręką Bożą. Po tym, jak coś wycierpicie, Pan Bóg was umocni, ugruntuje. To On umocni, to On ugruntuje, to On uświęci. Tutaj potrzeba przede wszystkim Bożej łaski. I nie przez przypadek użyłem tego przykładu syzyfowej pracy, bo tak się przeważnie czuję. Po tych 10 latach mogę to tak zupełnie czystym sercem powiedzieć, właśnie jak taki syzyf, który toczy ten kamień nieustannie i on nieustannie spada. I to faktycznie jest dosyć uciążliwe, jest to dosyć duży wysiłek, natomiast rozumiemy, że droga krzyżowa jest tutaj bardzo bliskim obrazem. Oczywiście to jest uwznieślone przez łaskę, to jest zupełnie coś innego, ale jednak ten charakter właśnie tego uświęcenia przez cierpienie, tego sensu tej pracy u Syzyfa w mitologii, ten sens może być nieoczywisty, może go w jakimś stopniu brakować. W chrześcijaństwie jest to zupełnie oczywisty, ten sens jest taki dosłownie namacalny, ale nie zmienia faktu, że nierzadko to wygląda właśnie jak taka syzyfowa praca i końca drogi krzyżowej nie widać, a krzyż faktycznie jest ciężki, a więc jak najbardziej polecam się waszym modlitwom, nie tylko teraz po obejrzeniu tego materiału, ale w ogóle, bo tak jak Pan nasz Jezus Chrystus mówi, proście Pana żniwa, żeby posłał robotników na swoje żniwo. Módlmy się w intencji kapłanów, prośmy o nowych kapłanów, prośmy o uświęcenie tych obecnych kapłanów, bo świętość kapłanów to jest to, czego potrzebujemy do pokonania w końcu tego kryzysu Kościoła. I sami tego nie zrobimy, bo to nie jest coś, co można po prostu wywalczyć. To Bóg musi uświęcić, ugruntować i umocnić. Do tego potrzeba tej Bożej łaski. A my jesteśmy tępi i głupi i stawiamy tej Bożej łasce opór. Dlatego potrzebujemy waszych modlitw. A więc serdecznie się im polecam, tym waszym modlitwom. I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gloria Magna Patri. Comparsit gloria natur, Spirit.